Następnie zatem przekształcił się w taki ośrodek religijno-państwowo-administracyjny. Znajdowało się tutaj, było bardzo wielkie zagęszczenie budynków w okresie rozkwitu starożytnego Rzymu. Znajdowało się bardzo wiele świątyń, gmachów. Była tu również miejscowość, gdzie spotykali się senatorowie i spotykali się przybywali do Rzymu rzymscy zwycięzcy w podróży z Witesa. Łuki triumfalne właśnie, każdy był wybudowany dla jakiegoś zwycięzcy. Wieńczyło to jakieś ogromne zwycięstwo legionów rzymskich nad jakimś innym państwem, nad innymi plemionami. I tutaj mamy po prawej stronie są całuiny świątyni. Świątyni Wenus i świątyni Romy.